producent filmowy i były dyrektor TVP1 Jan Pawlicki. Dzień dobry. Przepraszam, że musiał pan marznąć przez chwilę. Dzień dobry, ale... No, upał trochę zelżał. Tak, minimalnie. No, ale w polityce i nie tylko jest takie gorąco, że trochę może nas chłodzi to, co za oknem. Może niektórym by się przydało. Ogląda pan telewizję? No tak, oczywiście. Służbowego obowiązku. Którą najchętniej? Którą najchętniej? No teraz to właściwie wszystkie oglądam, bo staram się tak monitorować to, co się dzieje, jeśli chodzi o telewizje informacyjne. Więc już nawet moja córka się ze mnie śmieje, że tata, oglądasz za dużo wiadomości, bo od Polsatu poprzez Fakty i do 19.30 dojeżdżam, więc... To skupmy się na tym ostatnim. Jak się panu podoba nowy serwis informacyjny Telewizji Polskiej? To są dopiero początki, więc jeszcze tak ciężko jednoznacznie ocenić. Serwis jest miejscami nudny, ale ma taki w zasadzie być, bo rzetelność, nawet kosztem nudy, jest w tym momencie pożądana. Widać, że szuka swojego miejsca jak gdyby na rynku, to znaczy próbuje się jakoś określić wobec jakby tych zmian, które zaszły. I też widać wyraźnie jednak miejscami, że odchodzi w stronę no bardziej takiego, powiedzmy, liberalno-lewicowego widza, tak? Znaczy do takich widzów chce mówić. Ja zresztą znam i cenię bardzo wielu dziennikarzy, którzy tam pracują, bo poznałem ich w News24, pracowaliśmy razem. No tylko to są ludzie o poglądach, raczej dziennikarze o takiej, powiedzmy, orientacji bardziej liberalnej. W związku z czym widzowie, którzy wcześniej oglądali TVP1, no, o wyraźnie takim profilu, powiedzmy, prawicowo-konserwatywnym, po prostu odpłynęli. I to jest naturalne. No właśnie, ja teraz mówię od strony widza, prawda? Ja byłem wielkim krytykiem propagandy partyjnej, która miała miejsce w Wiadomościach i w TVP Info. No ale tak patrząc od strony widza, no to jest wyraźna zmiana, prawda? Znaczy... No i dla wielu to może też być szok. Te nowe twarze i nowy sposób dyskutowania o różnych kwestiach. Zresztą to widać po wynikach oglądalności. Pierwsza odsłona serwisu 19.30 była oglądana przez ponad 4 miliony widzów. Z ciekawości widzów. W dużej mierze. Po prostu z ciekawości, więc widać było, że ci starzy widzowie i ci nowi widzowie po prostu oglądają. W tej chwili bardzo dobrze sobie radzi ten serwis, jeśli patrzeć na wyniki oglądalności, bije fakty i bije wydarzenia, więc to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. Czyli jest utrzymali. Na co budować. Tak, tak. A nie obawia się pan tego, bo takie głosy też się pojawiają, szczególnie po tej prawej stronie polskiej sceny politycznej, że te nowe wiadomości, czyli 19.30, to będą takie stare wiadomości Arebur? Że będziemy pokazywać świat takim, jakim on jest z naszej perspektywy, już nie tej prawicowej, ale tej właśnie liberalnej, jak pan wspomniał? Czy rzeczywiście widzi pan tam to, o czym mówił Marek Czyż w tym swoim no, słynnym pierwszym nagraniu, które pojawiło się o 19.30, gdy tego serwisu jeszcze nie było, że to nie będzie taka zupa, tylko to będzie czysta woda i to będzie fotografia świata? Raczej fotografia świata, czy raczej wiadomości Arebur? Nie ma tam propagandy takiej przegiętej, jeśli chodzi o właśnie to, co mieliśmy, jeśli mamy porównywać z tym, co było wcześniej. Natomiast wyraźnie ten serwis jest, no, jak gdyby przedstawia taką wizję świata, która może dla widza konserwatywnego być lekko może nawet nie do przyjęcia miejscami. Chociażby wczorajsze wydanie tego serwisu, kiedy temat praw kobiet i dopuszczalności aborcji na życzenie był na czołówce, to był na jedynce i również, pierwsza wiadomość, tak. I również potem rozmowa z posłanką Lewicy była no, też prowadzona w takim duchu, że jakby, no, dziennikarz prowadzący wyraźnie był po stronie tych postulatów, prawda? Znaczy to po stronie postulatów dopuszczalności aborcji. W telewizji publicznej jest miejsce dla różnych światopoglądów, ale rolą telewizji publicznej jest pokazywanie tych światopoglądów i tak naprawdę to, co było pokazane, to co pokazał ten pierwszy odcinek, pierwsza odsłona tego serwisu, że oglądali to widzowie i z jednej, i z drugiej strony, prawda, pokazuje pewien potencjał telewizji publicznej. Telewizja publiczna może być oglądana zarówno przez widzów liberalnych, o poglądach liberalnych, lewicowych, jak i prawicowych, czy konserwatywnych, pod warunkiem, że te wrażliwości będą tam, jak na takiej agorze się miały szansę się spotkać i będą w jakiś sposób równoważone. To znaczy nie chodzi o to, żeby one były... Widz chce być po prostu poinformowany. Chce po prostu sobie wyrobić zdanie. Ludzie świadomie wybierają. Widzów nie można traktować po prostu jak idiotów, krótko mówiąc.
A jak się panu podoba ten pomysł, który jest teraz stosowany w tym nowym TVP Info, że tam nie ma polityków, tam są eksperci, tam są też dziennikarze, na razie takich spotkań z politykami twarzą w twarz, tam widzowie nie zobaczą. To dobry pomysł, czy to raczej... No właśnie, mógłby być to dobry pomysł. Dość trudna pod warunkiem oglądalności, o której mówiliśmy. Pod warunkiem takiego zrównoważonego doboru ekspertów. Ale jeżeli mamy sytuację taką, że oglądamy fakty i oglądamy później 19.30 i w materiale na ten sam temat wypowiadają się ci sami eksperci, wyłącznie ci sami eksperci, no to już nie jest za dobrze, prawda? Znaczy, ta dywersyfikacja by się jednak przydała. I oczywiście jest to jakiś świadomy wybór, ja rozumiem ten wybór. Rzeczywiście jest to pewna szansa na zbudowanie właśnie takiej rzetelności w ten sposób, że no nie dajemy tutaj wypowiadać się jeden do jednego politykom, tylko przedstawiamy pewien ekspercki komentarz, pomagamy ludziom zrozumieć rzeczywistość. No tylko, że ten dobór ekspertów też powinien być zrównoważony. W poprzedniej odsłonie telewizji publicznej mieliśmy w cudzysłowie pluralizm od gazety Polskiej po sieci, prawda? Ulubionym zestawem komentatorów był Karnowski i Sakiewicz w jednym programie. No i to też nie było dobre. Właśnie o to chodzi, że no jeżeli mamy komentatorów z jednej strony, no to jak mamy sobie wyrobić zdanie jako widzowie? Jak mamy szansę skonfrontować swoje poglądy, przemyślenia? No to nie powinno do końca tak wyglądać. Tomasz Sakiewicz, którego pan wymienił, czyli człowiek, który stoi za TV Republika, w której pan też pracował, pan tworzył te stacje. To miał być taki polski Fox News wtedy, kiedy ta telewizja powstawała. No a w tym momencie w telewizji Republika widzimy w dużej mierze te twarze, których już nie zobaczymy w TVP Info czy w dawnych wiadomościach. Danuta Cholecka tam się pojawia, tam też kilku innych bohaterów z anten TVP jest obecnych. Pana zdaniem to szansa dla TV Republiki, żeby wyrosnąć na to, czego może zabraknąć części widzów, taką smutę po tej dawnej TVP? No zdecydowanie, to jest ogromny potencjał. Zresztą te wyniki oglądalności telewizji Republika to pokazują. Ten przepływ widzów nastąpił bardzo wyraźnie. Tam był skokowy wzrost oglądalności, jakieś 5000%. No to się nie zdarza w historii telewizji, albo bardzo rzadko się zdarza. No jeżeli mamy telewizję, która ma udziały na poziomie 5000 osób oglądających i one raptem rosną do 160-170 tysięcy. I staje się bodajże trzecią telewizją informacyjną w Polsce. Tak, no to jest ogromny wzrost, to może być stały trend. No właśnie i tutaj mamy problem, ponieważ takie wypłynięcie na szerokie wody oznacza też, że nie można jak gdyby zbyt zrazić sobie widzów, którzy ewentualnie mogą napłynąć wraz z tym strumieniem zupełnie z zewnątrz. Również nie można sobie zrazić reklamodawców. No jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, jak po tym ogromnym piku, po tym ogromnym skoku oglądalności na antenie Telewizji Republika padają tak skandaliczne słowa, które powiedział Jan Pietrzak, później Marek Król, później jeszcze Marek Jakubiak poprawił. Mamy sytuację taką, że odwracają się reklamodawcy. No to niestety to się nie zepnie. To znaczy ja rozumiem, że jak gdyby oni starają się do tego, nazwijmy to takiego bardzo, bardzo żelaznego elektoratu prawicowego mówić, no ale jeżeli nie ma reakcji prowadzącej program na tą skandaliczną wypowiedź, natychmiastowej reakcji, później tutaj trzeba oddać sprawiedliwość, że dyrektor programowy Michał Rachoń skrytykował wypowiedź Marka Króla, odciął się od niej, więc tutaj była jakaś, tu też była reakcja prawidłowa, no ale to nie zmieniło faktu, żeby kontrolować takie rzeczy. Dokładnie. Jeżeli ja bym coś teraz w programie na żywo powiedział i pan by nie zareagował, no to jak to świadczy o nadawcy, prawda? Dokładnie na tym to polega. Wtedy byłaby sytuacja zupełnie inna i reklamodawcy by prawdopodobnie no, nie mielibyśmy tej sytuacji, którą mamy. A no niestety bez reklamodawców ten biznes się nie zepnie. Mamy z jednej strony niezależność dziennikarską, czy powiedzmy pewien przekaz, który budujemy, tak? Mamy twarze, mamy gwiazdy, które pozyskaliśmy, tak? W postaci właśnie Michała Rachonia czy Danuty Choleckiej. Mamy widzów, no i mamy trzeci wierzchołek tego trójkąta, czyli reklamodawców. Jeżeli to się wszystko razem nie zrównoważy, te trzy nogi nie będą stabilne, to po prostu ten biznes się nie uda. Tak. Ale są też tacy, bo mówimy o tych, którzy przeszli z tego dawnego TVP do TV Republika, ale są też tacy, którzy nie wiem jak to nazwać,
udają nawróconych, być może są naprawdę nawróceni, nie mam pojęcia. No są tacy dziennikarze, którzy, już tu nie chcę używać nazwisk, którzy w mediach społecznościowych właśnie piszą o tym, że no to prawda pracowali w tych wiadomościach tam przez tych 8 lat, które w tym programie, który taki, a nie inny był, no robili takie, a nie inne materiały, które później przecież na portalach społecznościowych bywały hitami, niektóre kwestie z tych materiałów jako hity nierzetelności dziennikarskiej, ale tak naprawdę no to my tak nie chcieliśmy, chcieliśmy inaczej, trochę tak byliśmy tacy złamani, ale nie do końca, teraz chcę robić coś innego. To są też pana koledzy z TV Republiki. Wierzy im pan w tę przemianę, nawrócenie? Powiem tak, niektórzy pamiętają, jak Bill Clinton był oskarżony o to, że palił marihuanę w młodości. Ale się nie zaciągał. Przyznał, że tak, to prawda, palił, ale się nie zaciągał. No to dokładnie te tłumaczenia przypominają właśnie to niesławne tłumaczenie Billa Clintona, z którego wszyscy się śmialiśmy. Powiem w ten sposób. No mam z tym problem, dlatego że ci ludzie rzeczywiście byli moimi kolegami w Telewizji Republika. To byli wtedy początkujący reporterzy, oni dopiero kształtowali swój warsztat dziennikarski i zostali w pewien sposób skrzywdzeni, to znaczy zostali rzuceni na głęboką wodę do dużej stacji, właśnie do telewizji publicznej, która no nie jest już taką stacją, nie może być stacją tożsamościową, która jak gdyby reprezentuje tylko jeden światopogląd. Im tego nikt nie wytłumaczył, oni stali się niestety narzędziami propagandy. No i zostali, tak jak powiedziałem, skrzywdzeni w pewien sposób. Oczywiście ich nie usprawiedliwiam, ale w pewien sposób tłumaczę tą sytuację, z jaką mieliśmy do czynienia. No ale mieli czas na refleksję przez tych kilka lat, kiedy pracowali w tym programie. No właśnie. Wiedzieli, co się dzieje. No na pewno, no oczywiście, że wiedzieli. No jeżeli są ludźmi świadomymi, myślącymi, no to wiedzieli, co się dzieje. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście jesteśmy dziennikarzami stacji, to tak jak powiedziałem, tożsamościowej, która no rzeczywiście jakoś tam bardzo mocno idzie w prawą stronę, no to okej, to jest stacja prywatna, która walczy z jakąś sprawę, broni pewnych ideałów i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy już budujemy przekaz stacji dużej telewizji publicznej, no to w ten sposób to wyglądać nie może. Tutaj oczywiście musielibyśmy powiedzieć więcej o tym, jak wygląda polski rynek medialny, o tym, że prawica zawsze, czy ten światopogląd prawicowy zawsze był jakoś tam no, niedowartościowany na tym rynku medialnym. Taka jest prawda. Po prostu tak mieliśmy, tak było w trzeciej RP w latach 90., w latach 2000. Natomiast, tak jak mówię, no, to ich nie usprawiedliwia w żaden sposób. Ja im oczywiście życzę powodzenia, ale być może powinni, przynajmniej część z nich powinna sobie zrobić poważną przerwę od zawodu i po prostu przemyśleć to, co chcą dalej robić. No nie wydaje mi się, żeby to dobrze o nich świadczyło. A jak pana zdaniem zakończy się ta, znów nie wiem jak to nazwać, okupacja Placu Powstańców, bronienie Placu Powstańców, czyli siedziby Telewizyjnej Agencji Informacyjnej? Krzysztof Szczucki z PiSu, który był moim gościem dziś w tym programie, mówił, że no mają grafiki politycy PiSu na te interwencje poselskie rozpisane na najbliższe dni i tygodnie. Tam raczej nikt nie myśli i po stronie PiSu, i po stronie tych, którzy tam są, a do niedawna jeszcze byli na antenach TVP, żeby opuścić to miejsce. No ta nowa władza zwolennicza, no siłą też tam nie chce wchodzić, to już widać. Próbują nadawać programy, czy nadają programy na tyle, ile to jest możliwe, z Woronicza bez tej infrastruktury programów newsowych. Jak to wszystko może długo trwać i czym to się może zakończyć, pana zdaniem? No Michał Adamczyk twierdzi, że oni tam okupują, nazwijmy to, tylko kilka pomieszczeń biurowych i tak naprawdę studia są wolne i można tam program realizować. No nie wiem, na ile to jest prawda, ciężko to zweryfikować. No tutaj nowe władze telewizji podjęły taką decyzję, żeby realizować program z Woronicza. Ile to może potrwać? No przede wszystkim to jest tak, że w tym momencie właśnie prawica, Prawo i Sprawiedliwość, również prawicowe media, które właśnie to, o czym mówiliśmy, zyskały bardzo na tej zmianie, na tym, że TVP Info zniknęło i wiadomości, w tej chwili budują taki mit założycielski, nazwijmy to, tak? Czyli tej obrony właśnie tych konserwatywnych wartości, obrony wolności słowa i próbują utrzymać taką mobilizację, która być może będzie potrzebna
Prawo i Sprawiedliwości przed zbliżającymi się wyborami samorządowymi i później europejskimi. Tak. Ale wydaje mi się, że na tym jednym temacie zbyt długo jechać się nie da. To znaczy w tej chwili mamy sytuację taką, że spółki medialne mamy postawione w stan likwidacji, ale również Platforma Obywatelska zdaje sobie sprawę, że ten stan nie może trwać długo. Jest to stan absolutnie prowizoryczny. Wystarczy wspomnieć, że postawienie w stan likwidacji spółek publicznych mediów no nie jest realizacją uchwały Sejmu o przywróceniu konstytucyjnego porządku w tych mediach. No nie da się tego obronić, prawda? Więc ten sposób przejęcia mediów no również nie do końca się da obronić prawnie. Pytanie, czy sąd to uwzględni, jak się zachowa KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, jeśli chodzi o wpisy tych nowych władz, likwidatorów, czy nowej Rady Nadzorczej po prostu do KRS-u, jak to zostanie rozstrzygnięte. Ale na pewno taka sytuacja trwać długo nie może. W związku z czym prawica po prostu, jeżeli by była rozsądna, no to po prostu tak wygląda polityka. Powinna, wykorzystując chociażby to, że mają w tej chwili, mają cały czas przecież jak gdyby sprzyjającego im prezydenta, a bez podpisu prezydenta nowy porządek medialny, czyli nowa ustawa medialna po prostu nie wejdzie w życie, nie zostanie podpisana, no to jest ten moment, żeby po prostu się dogadać i żeby w pewien sposób być może ustawowo również wymusić czy zagwarantować swego rodzaju parytet ideowy, tak, w mediach publicznych, tak żeby ta strona, powiedzmy, prawicowa, konserwatywna również była tam reprezentowana. Ja pamiętam taką sytuację, pamiętam taki stan pewnego właśnie parytetu, pewnej równowagi w mediach, który miał miejsce za czasów prezesa Urbańskiego. Patronował temu w pewien sposób Pałac Prezydencki, prezydent Lech Kaczyński, i wyglądało to tak, że w telewizyjnej agencji informacyjnej pracował Karnowski, pracowała Hanna Lis, pracował Piotr Kraśko. Tak, to był czas, kiedy swoje programy w prime time miał Bronisław Wilkstein i Tomasz Lis. Tak, dokładnie. Więc było to możliwe. Oczywiście był to, tak jak mówię, był to bardzo krótkotrwały okres, ale możliwy. To może wrócić na antenie telewizji publicznej? W jakimś zakresie powinno to na pewno wrócić. Oczywiście, ale wierzy pan w to, że tak będzie? Czy wierzę? Chciałbym w to wierzyć. Bądźmy ludźmi wielkiej wiary. Jan Pawlicki, producent filmowy, były dyrektor TVP1. Dziękuję, że był pan naszym gościem dziś o poranku.